i 500 tysięcy lakierów do paznokci, więc pójdzie nam szybko. Hej kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do filmiku, w którym będzie wielki, wielki haul z kosmetykami firmy Rimmel. I tak na wstępie chciałam powiedzieć kilka słów od siebie, a czy tak zastanawiałam się ogólnie, czy nagrać ten film, czy nie nagrywać. Nawet mówiłam Tomkowi, że chyba tego nie nagram, bo mnie tutaj zostanę zaszczuta na YouTubie, ale z drugiej strony czemu, dlaczego miałabym tego nie robić. Ogólnie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, to chciałabym poinformować, a stają widzom tylko powtórzyć, że na moim kanale ale nie ma ściemy, nie ma filmików sponsorowanych, nie robię dobrych recenzji złych produktów za dobre pieniążki, ani za słabe pieniążki, ani za nic. Jeżeli o czymś mówię, to mówię tylko dlatego, że coś lubię, że coś mi się podoba. Lubię, jeżeli coś, czegoś nie lubię i coś mi się nie podoba. Też o tym mówię wprost i otwarcie, za co niejednokrotnie obrywa mi się po głowie, no ale na tym ten kanał dla mnie ma polegać i nigdy nie będzie inaczej. Także to słowem wstępu. Druga rzecz to jest tak, wszystkie te rzeczy, które dzisiaj pokażę, dostałam za darmo od firmy Rimmel. Nie jest to żadna akcja promocyjna, ani promocja żadnego produktu, ani nic takiego. Po prostu jakiś czas temu była akcja z nowym tuszem firmy Rimmel, tym super color, tym takim fioletowym, gdzie była akcja Złam za lotkę. Ja zrobiłam też filmik do tego konkursu, w którym zrobiłam rzetelną, tak zawsze na moim kanale, recenzję tego tuszu, zrobiłam tutorial jak używać, test, pierwsze wrażenia i w ogóle. Tak by the way, tusz używam do dzisiaj, jest świetny, jedyny minus to jest to, że się ciężko go zmywa, ale poza tym używam go do dzisiaj, bo jest super dumnie. No i w każdym razie nie wygrałam w tym konkursie, rozdałam też Wam tusze i wydaje mi się, że to była bardzo fajna zabawa. Natomiast, nie wygrałam, natomiast dostałam maila od marki Rimmel z informacją, że bardzo im się podobał mój filmik i w związku z tym dostanę od nich jakiś tam upominek. No to fajnie, ucieszyłam się oczywiście. No i minęło tak parę ładnych tygodni, tak nic nie przychodziło. I dzisiaj przyszła do mnie paczka, patrzę, że z Polski. No i zaczęłam wyciągać i wow, w ogóle szok, dostałam tyle kosmetyków, że mam totalne oczopląs. Nawet na przykład nie wiedziałam, że firma Rimmel robi tyle różnych tuszy do rzęs. Więc tak stwierdziłam, że po prostu bez żadnego krygowania się pokażę Wam to, co dostałam. Postaram się oczywiście zrobić swatche wszystkiego, tuszy może porównam już do teczki i tak dalej, tak żeby jak najwięcej i żebym ja najwięcej wyciągnęła z tego i Wy, bo jeszcze te rzeczy nie otwierałam, nie bawiłam się nimi, nie paprałam, więc to również będą moje pierwsze wrażenia. Natomiast ten filmik nie jest sponsorowany. Kosmetyki owszem dostałam od firmy Rimmel za free, za darmo, natomiast nikt mnie nie prosił o nakręcenie tego filmiku, tylko po prostu chcę się tym z Wami podzielić. No wydaje mi się, że to jest kanał urodowy, ja te rzeczy i tak kupuję za swoje pieniądze. Także fajnie, jak coś czasem dostanę za darmo i mogę o tym po prostu do Was mówić bez żadnych zobowiązań. Nie jestem zobowiązana, żeby o tych rzeczach mówić dobrze, bądź też źle, bądź też jakkolwiek, bądź też w ogóle. Więc jeżeli w ogóle taka forma Wam nie odpowiada, to możecie wyłączyć filmik, jeżeli Wam odpowiada, to zapraszam do oglądania. Także na wstępie bardzo dziękuję firmie Rimmel, bo przeżyłam po prostu mega ząg. Bardzo mi dzisiaj się dzień tak rozchmurzył, bo miałam troszeczkę doła. Także w ogóle super, fajnie dostawać kosmetyki za darmo od miłych ludzi. Dobrze, także może najpierw zaczniemy od rzeczy, od szminek, bo takie szmineczki są fajne, wiecie, wszyscy wiemy o co chodzi. Dostałam trzy szminki z tej serii takiej nawilżającej. Ja mam z tej serii chyba z dwie takie brudno-różowe, które sobie już kiedyś tam sama kupiłam. Tutaj jest tam trzy kolory As You Want Victoria, one mają takie bardzo londyńskie nazwy. Potem Mayfair Red Lady i Notting Hill Nude. I Notting Hill Nude to jest odcień nude kultowy, który po prostu na YouTubie angielskim przynajmniej robi ogromną furorę i wszyscy przynajmniej jakiś czas temu go kupowali, się nie rali. Ja jakoś nigdy do niego nie dotarłam. Zawsze go chciałam kupować, ale gdzieś tam mi zawsze wylatywało z głowy. Albo był wyprzedany na przykład na Sonie Budca, także fajnie, że dostałam. One są takie bardzo nawilżające, wykończenie mają dosyć lśniące. Natomiast wydaje mi się, że fajne na zimowe miesiące. Nie są zbyt trwałe, ale bardzo ładnie nawilżają usta. Tak sobie zeswatchujemy może. To jest ta As You Want Victoria, czyli taki róż, dosyć podobny do tego, co mam dzisiaj na ustach. Dzisiaj mam całkiem inną szminkę na ustach, ale bardzo fajne krycie już po jednym pociągnięciu. No taki bardzo fajny róż. Potem jest ta Mayfair Lady, to jest numer 510. Wygląda jak taka piękna, klasyczna po prostu czerwień. Również sobie tutaj zeswatchujemy.
Wow, piękna, po prostu klasyczna, bardzo klasyczna czerwień, ani jest za ciemna, ani za zimna, ani za ciepła, taki bardzo neutralny, bezpieczny kolor, natomiast absolutnie przepiękna pigmentacja i fajny taki zdrowy połysk, nie jest to matowe. Ale wiem, że szminki matowe przynajmniej dla mnie są problematyczne, jeżeli chodzi o zimę. I ten Nothing Hill Nude, czyli nudziak, dosyć ciepły to jest nudziak, więc trzeba z tym uważać. To nie jest taki chłodny, różowy nudziak, tylko coś dosyć ciepłego. Natomiast ja bardzo lubię takie nudziaki, więc na pewno będę go testować. Potem dostałam dwie szminki z takiej bardziej klasycznej serii. Ja do tej serii mam wielką, wielką słabość i miałam z niej, pamiętam, chyba szminkę, która miała coś Snob w nazwie, albo coś takiego, taka była różowa, chyba, czy Celeb, czy coś takiego. I pamiętam, że uwielbiałam, zwłaszcza jak miałam rude włosy i wiem, że też czerwień kiedyś miałam. Bardzo lubię, to są takie klasyczne, fajne szminki, lubię też te opakowania. I dostałam kolor Pink Blush numer 900, czyli taki, no i ten zapach. To są naprawdę takie moje sentymentalne szminki, naprawdę je lubię. Dobre mi wspomnienia przywołują. To jest taki jasny, jasny róż, to już jest mniej błyszczące wykończenie, to jest taka bardziej satyna. To krycie nie jest tak mocne, ale fajnie można sobie wystopniować. I też, wiecie, bardzo jasne, bardzo kryjące szminki to jest duże ryzyko. Tak mi się wydaje, że można wyglądać, jakby się po prostu usta przejechało korektorem. Także ja wolę takie trochę mniej kryjące. I no, jeszcze Asia po polsku jest napisane, o którym też myślałam, żeby zakupić. Chyba to jest błyszcząca taka. Nie jest błyszcząca, wow, ale piękny kolor. Jest tak troszeczkę perły, odrobina perły. To jest ten taki kolor, wiecie, Kylie Jenner i te wszystkie takie pierdółki, ale bardzo, bardzo fajny kolor. Myślę, że to na jesień, zimę będzie coś pięknego, także to na pewno będę obczajać jeszcze, także są te kolorki. Potem dostałam jeszcze dwie szminki z serii Kate, jakby to jest Kate Moss. Mam numer 32, które nie ma nazwy, i numer 22. Nie wiem, które to są wykończenia, ale to nie są chyba te matowe. Nie, chyba. W każdym razie, okej, 22 to jest znowu przepiękna czerwień. Porównamy sobie ją do tej... To jest taka bardziej różowawa, jak ja to mówię, truskawkowa czerwień. Taka więcej ma w sobie różu. Więcej ma w sobie różu i takiego trochę koralowego wykończenia. Przepiękna czerwień na pewno będzie bezpieczniejsza, ona jest też mniej błyszcząca niż te fioletowe szminki i lepiej się będzie trzymać na ustach, w sensie, że nie będzie Wam migrować gdzieś tam po twarzy, także to jest bezpieczna opcja. Numer 22, przepiękny kolor. I numer 32, czyli znowu nudziak, ale taki bardzo ciekawy, bo pomarańczowawy, coś takiego. Piękny kolor dla rudzielców, tak mi się wydaje. Śliczny kolor, ten tutaj taki pomarańczowawo-koralowy, taki kolor jak kobiety miały w serialu Mad Men, lata 60. mi się bardzo kojarzą, 70. Bardzo ładny retro kolorek, też bardzo jesienny i świetny dla wszystkich ciepłych typów urody, pani jesieni i innych tych takich pierdół. Także piękny, piękny kolor. Potem dostałam również dwie te kredki. Tych kredek jeszcze nie miałam. One się nazywają Color Rush, więc w ogóle formuła i wszystko tutaj z nimi związanego jest mi obce. I mam kolor... Kolor, gdzie jesteś? Kolorze. Nie wiem, jaki to jest kolor, a to jest kolor... Też nie wiem, jaki to jest kolor. Jestem nieudolnym człowiekiem. Nie wiem. W każdym razie jeden jest fioletowy, a drugi jest jasnoróżowy. O, ten się nazywa Give Me a Cuddle, czyli Daj Przytulaka i to jest numer 100. A ten się nazywa Viva Violet i to jest numer 300 i niechcący go odkręciłam, przepraszam. No dobra, zobaczmy ten fiolet. Ten fiolet to jest tak naprawdę taka fuksja zgaszona, to nie jest taki ostry fiolet. Dopiero po mocniejszym, nie wiem czy widzicie, po mocniejszym pomalowaniu jakby nabiera się tak pigmentacja. Natomiast jeżeli lekko przyjedziemy, to nam zafarbuje usta na taki jasny, jasny, dosyć intensywny róż. Ładnie pachną bardzo, bardzo ładnie pachną. Pachną jak szminki z Maka dokładnie. Także ciekawa dosyć formuła. Z tym będę musiała poeksperymentować, więc jeszcze Wam nie mówię co i jak i czy polecam. I ten kolor jest prawie identyczny jak ten Pink Blush. Natomiast to jest taki troszeczkę cieplejszy, ale bardzo ładny kolor i pięknie pachną. Naprawdę pięknie pachną wanilią. I widzę moją mamę w tym kolorze, na pewno by się jej spodobał, chyba jej wezmę ten kolor. Bardzo, bardzo fajny. I potem jeszcze dostałam trzy błyszczyki. Powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie miałam błyszczyków z firmy Rimmel. Miałam tylko te Apocalypse, takie lakiery do ust, które są rewelacyjne i bardzo lubię. Natomiast błyszczyków nie miałam nigdy. I tu mam kolor Pin Up, czyli taki róż, który by mi się pasował też do tej szminki. Mam kolor Rebel Red, czyli to jest taka czerwień z drobinkami błyszczącymi.
oraz kolor Stay My Rose, czyli taki bezpieczny, różowy nudziak z robinkami, który bardzo by mi podpasował w moich latach na przykład licealnych i studiowych. Teraz sobie popatrzę na pieszczone, w ogóle jakoś wyglądają. Mają bardzo delikatną pigmentację, przynajmniej ten róż, ta czerwień mocniejszą, już Wam wszystko pokażę. A ten pin up, czyli ta fuksja, o, też ma pigmentację, okej. Okay. Tak wygląda pigmentacja tych kolorów. Ja się postaram zrobić jeszcze jakieś lepsze zbliżenia. To jest ten różowy, ta czerwień i ten pin-up. To sobie wykręcę nadgarstek na śmierć. Także spoko. O tych też jeszcze nic nie mogę powiedzieć, bo ich nie miałam. Ale tak na pierwszy rzut oka, jak na błyszczyki, to są bardzo fajnie napigmentowane. I co teraz zrobię? Może jeszcze zbliżenie na te wszystkie kolorki. Kolorki na jęzorki. Były kiedyś takie lody. Wiecie, to jest ta Asia, która od razu po prostu mi przyciąga wzrok. Ta czerwień przepiękna i ta 22 scale i to jest ten Nothing Hill Nude, to jest ten kolor. Także tak wyglądają te kolorki, jak ktoś jest ciekaw. Na pewno będę je testować, na pewno będą z tym jakieś wszystkie makijaże. Dajcie mi znać, jeżeli któregoś konkretnego oczywiście jesteście ciekawe, bądź ciekawi. Ja teraz wszystko wrzucam, to tyle ze szminek. Ale to nie tylko tyle dostałam, spoko. Teraz przejdźmy może do cieni, bo mam w tym samym pudełku. Dostałam tak, dwie takie pojedyncze okrągłe sztuki. Przepraszam, dwie te takie w tym i dwie małe paletki. I powiem Wam szczerze, że ja nie mam zbyt dużej styczności z cieniami Rimla, ale pamiętam, że jednym z pierwszych filmików, które wrzuciłam na kanał, to był tutorial z użyciem jednej z paletek, też Rimla, ale taka inna, z takim tutaj, z takim czerwonym w środku. I bardzo lubię tą paletkę, chociaż nie jest rewelacyjnie napigmentowana, ale to jest taka bezpieczna paletka jakby do makijaży. Także ciekawa jestem bardzo też tych paletek. To jest poczwórny zestaw, czyli quad, bo jak coś jest 4, to jest quad, Glam Eyes i to się nazywa 002 Smoky Brune. Z tyłu mamy fajną rozpiskę, jak możemy się pomalować tymi cieniami, także sobie może je zesłoczujemy. Widzę, że wszystkie... Aha, jest też ten aplikator. Widzę, że wszystkie cztery cienie już, że są błyszczące, dosyć ostro błyszczące. Widzę już, że brąz mi się podoba, bardzo fajną pigmentację, złoto również mi się podoba i ten taupe mi się podoba bardzo, ten tutaj u góry taki szampański. Tak wychodzą jakby po jednym przeciągnięciu, więc pigmentacja wydaje mi się, że jest dosyć fajna. Ten szampański cielisty ma przepiękne wykończenie, takie satynowe. Brąz jest najbardziej ten ciemny matowy, ale ma takie złote drobinki. I to złoto to jest takie złoto, a ta perła biała to jest taka biała perła, że tak powiem. Jeszcze sobie troszeczkę mocniej zesłaczuję i Wam pokażę też z bliska. Myślę, że to będzie znowu super paletka taka na dzień. Ale no minus, że nie mają żadnego matu jakby w tym zestawie, nie ma niczego matowego. Natomiast tak to wygląda z bliska. Bardzo przyjemne kolory. Ten szampański, nie wiem jak go tutaj widać, ale jest bardzo ładny tak na żywo. Brązik ciemny jak to brązik, złoto bardzo ładne. Dawno nie widziałam takiego ładnego złota w żadnym zestawie. No i taka jasna perła, jak to jasna perła. Jak wiecie, ja tych takich jasnych pereł ogólnie nie za bardzo, nie przypadam do mnie. Potem drugi kład to jest ta sama seria, to jest 001 Smoky Noir, czyli jakby ciemne szarości i czernie. Wypadł mi ten aplikator i powiem Wam szczerze, że ja nie jestem w ogóle fanką takich kolorów, bo jeżeli dla mnie jakiś taki szarość ma w sobie coś niebieskiego, to ja od razu wyglądam źle, ale na pewno postaram się z nimi poeksperymentować, skoro je już mam. I tutaj już widzę, że czarn i ta ciemna szarość będą matowe, więc to będzie taki bardziej uniwersalny zestaw, jeżeli chodzi o makijaż. Czerń dosyć słabo napigmentowana, szarość w porządku, jasne srebro ok i to też w porządku. Taki zestaw, wiecie, tych takich czterech szarości. Natomiast dla mnie takie cztery kolory są bardzo monotonne, niezbyt ciekawe, jeżeli chodzi o makijaż, ale oczywiście to jest moja indywidualna ocena. I tak, no ta czerń dosyć, to jest właściwie grafit, dosyć słaba pigmentacja, ale przez to też bezpieczna, powiedzmy, bo sobie tym nie zrobimy krzywdy. Krzywdy, jak ja powiedziałam. No i reszta taka ok. Ten jasny mi się wydaje, że ma bardzo ładną konsystencję, bo jest znowu taka satyna, podobna jak ten taki szampański odcień w tej paletce brązów. Ale jeszcze sobie poprawię te swatche i zobaczymy co i jak. Dołożymy sobie tutaj do kotła. Tak, te maty nie są za perfekcyjne, ale są w porządku. Zresztą rzadko w tych tańszych paletkach można zrobić bardzo fajne maty. Nie wiem, czy to jest ostre, także może teraz widać. To jest ten najjaśniejszy, taki satynowy. To są te dwa matowe, takie se.
i te ciemne. Myślę, wydaje mi się, że ta brązowa paletka jest o wiele bardziej życiowa i ładniejsza. Chociaż z drugiej strony może ta szara też się przyda komuś do smokey eye'a, może do brązowych oczu, wydaje mi się, że to jest ładny zestaw. Natomiast raczej nie dla mnie, ale też będę eksperymentować. Potem dwa pojedyncze, nawet nie widziałam tych cieni nigdy w sklepie, powiem Wam szczerze, także fajnie, że są. I to jest Magnifies. To jest 006 Bronze Magnat, a to jest 009 Dollar Magnifico. Już widzę, że ten brąz mi się bardzo będzie podobał, bo bardzo fajny jest kolorek. To jest taki czerwonawy brąz. Jaka fajna konsystencja. No powiem wam, że konsystencja jest całkiem inna niż tamtych cieni. Jest przebogata, przepiękna, satynowa. Wow, jestem w szoku. Złotko. Przypominają mi się trochę cienie te takie z Make Up Geeka. Przepiękna, no zresztą widać chyba nawet stąd, jak to jest pigmentacja tego brązu. A ten Dollar Magnifico, wow, jaki nietuzinkowy kolor, chociaż pigmentacja jest dużo słabsza. Trochę się kruszą. On jest taki śmieszny, ciekawy jest, bo to jest, o już widzę jaki to jest kolor, bo to jest taki trochę morsko-niebieski z takim złotym połyskiem. Przedziwny kolor, muszę go mocniej rozpracować jeszcze w świetle dzielnym. No ten brąz to już wiem, że go będę kochać. To już po prostu już się zakochałam, już nie muszę nic testować. Natomiast ten muszę poeksperymentować, bo jest dosyć ciekawy. Taki morski, on ma takie delikatne jakby złote drobinki, ale nie są jakieś to takie chamskowate drobinki. Także bardzo ciekawy, ale brąz już go kocham, już go kocham. I potem dwa takie też cienie w kształcie jakby takich listeczków. I to też jest Magnifies, a one się nazywają czym one się różnią od siebie, powiedzcie mi? Nazywają się tak samo, Magnifies, to jest Mono Shadow i to też jest Mono Shadow. One wyglądają jak te same, tylko z jakiejś innej serii, nie wiem. W każdym razie to jest 12 Q-Jump, a to jest 005 Superstar Sparkle. I zobaczymy ten Q-Jump, wygląda to jak coś po prostu białego. Ale może się mylę. Nie umiem otworzyć. I to jest chyba po prostu jaki dziwny. I to jest, biały cień. Biały cień, dziwnie mi coś tu pachnie. A to te szminki pachną. O dosyć niezłej pigmentacji i satynowym wykończeniu. Chyba mam go na nosie troszeczkę. Śmieszne, bardzo śmieszna pigmentacja. Dosyć pudrowy, dosyć się sypie. Ale dosyć ładnie wygląda też na ręce. Taka satynka biała, ale nie za chamska, nie ma chamskich drobinek. Natomiast ten drugi Super Sparkler, to pewnie będzie Super Sparkler. I to jest Super Sparkler, o Jezu, to jest ten Super Sparkler, to jest, kochani, Sam Brokat. Superstar Sparkler 005. Czy to się w ogóle jakoś da nabrać? O Jezu, nawet tego nie umiem nabrać, bo to mi się sypie. To mi się od razu całość sypie. Może jego trzeba na mokro? A czy on na palcu, widzicie, taki ma połysk. Wygląda jakoś na palcu. Natomiast tutaj go nie umiem. Nawet go nie umiem nabrać, powiem Wam. Być może trzeba go na mokro albo na jakąś bazę, ale ja sobie z nim nie umiem absolutnie poradzić. Tak wygląda tu w opakowaniu. Po prostu taki zbity brokatek. Muszę z nim poeksperymentować, bo póki co nawet go, tak jak mówię, nie potrafię porządnie nabrać. Dziwna sprawa. Udało mi się go teraz trochę nabrać. No jest taki... To jest taka błyskotka. Jak Wam się go uda nabrać i przykleić, tak widzicie, ma niesamowity po prostu połysk, taka mokra tafla. Natomiast boję się, że mogą z niego opadać drobinki, także nie wiem. Będę z nim na pewno eksperymentować i dam Wam znać co i jak, ale boję się troszeczkę, że będzie ten brokat spadał, więc to nie byłby mój pierwszy wybór. Natomiast pudełeczko z cieniami i z rzeczami do ust mamy za sobą. Przechodzimy dalej. Nie wiem, czy ja znowu jestem ostra, to znowu się rozmywam. Bo ostrzę sobie ręcznie. Może dalej jeszcze zrobimy brudzące rzeczy, a potem przejdziemy do niebrudzących za bardzo. Mam jeszcze kilka kredek. Mam te kredki takie grube, Scandalized, które w ogóle bardzo lubię. I jak to się stało, że ja nie mam tych dwóch kolorów, nie wiem, ale mam takie bardziej brązowawe. Dostałam kolor o nazwie, co chyba Teal miał w nazwie? Blamed Blue 09, czyli taki morska... Nie umiem otworzyć, oczywiście, że nie umiem otworzyć. Morski, taki błękit, który jest ciężki do otwarcia, a jest, udało się. Piękne, takie lato, wiecie, w połączeniu z tym czymś złotym i piękną opalenizną. Piękny, absolutnie. I ciekawa czarna, całkiem czarna matowa kredka, nawet nie wiedziałam, że mają. Która jest czarną, matową kredką, po prostu. Ona ma niesamowitą trwałość.
i są wodoodporne, także na pewno mi się przydadzą, ta na lato, ta nawet pewnie teraz na zimę, na pewno ich będę używać. I dostałam jeszcze cztery takie te takie normalne linery, dwa z tą gąbeczką, nie, trzy z gąbeczką, przepraszam. Jeden nazywa się Soft Kajal, nie wiem jak to się czyta. I też nazywa Stormy Green, czyli po prostu kredka do oczu szara. Dosyć ała, twarda i trochę mnie drapie po ręce, ale ma bardzo ładny taki szaro-niebieski kolor. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Potem tej nie miałam, o dziwo, jeszcze Exaggerate, i to jest 213 in the nude. O, wspaniale, bo nie trzeba ostrzyć, one się wykręcają. Może to będzie moja nudowa kredka idealna. Bardzo ładny nude, dosyć ciemny i dosyć żółty. Także to będzie bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. To wygląda ciekawie. Aqua Sparkle, czyli kolor 240. Wygląda ślicznie. Jest podobny do tej grubej kreski, tylko że jest jaśniejszy, jest po prostu niebieski, jasno-niebieski i ma takie srebrne drobinki w sobie, ale niewidoczne jakieś tak bardzo ostro i chamsko. I ostatni fioletowy nazywa się Ripe Plum 217, czyli po prostu fiolecik pewnie to będzie. Tak, bardzo ładny, matowy fiolecik. Może się na mnie ładnie sprawić, znowu mam zielone oczy, może mi je ładnie dosyć podkreśli. Także to są kreski. I dostałam jeszcze liner Black Glamour 01 i to jest taki liner z pędzelkiem. Bardzo jestem ciekawa, jak mi się będzie tym pędzelkiem malować, ale ja ostatnio wyszłam totalnie z sprawy z tymi małymi pędzelkami. Na pierwszy rzut oka, no liner jak liner. Ciężko powiedzieć, co będzie z tego linera, jak się go tylko testuje na ręce. Także na pewno będę testować i będę dawać Wam oczywiście znać. Także to kredeczki przeszły. Dostałam jeszcze ten taki liner żelowy, którego chyba nie używałam. Mam ten sam, ale z L'Oreala. Także będę mogła je sobie spokojnie porównać. Do tej pory moim ulubionym z tych wszystkich był Essence. Niestety nawet nie Inglot i nic takiego, tylko Essence, ale już mi się skończył i ostatnio ich w ogóle nie używam. Dobra, co mi jeszcze zostało? Zostały mi jeszcze produkty do twarzy stricte, czyli podkłady i pudry. Zostało mi 1 000 000 tuszy do rzęs i 500 tysięcy lakierów do paznokci, więc pójdzie nam szybko. Zacznę od pudru, bo dostałam tylko dwa pudry. Dostałam najpierw Rimmel Stay Matte i Rimmel Lasting Finish. Ja ogólnie nie jestem w ogóle fanką pudrów matujących, także nie zapeszam, ale zobaczymy. I ten jest w kolorze 001, czyli transparentny. O, dobrze, czyli nie zostaje koloru, nie zostawię kolorów, a to jest 001 Light Porcelain, czyli jasna porcelana. No i ten jest ciekawy, ma na dole gąbeczkę oraz lusterko, a u góry ma ten produkt. Z dotyku jest bardzo delikatnie, fajnie zmielony i wygląda ok. Naprawdę wygląda dosyć przyjemnie. Miły w dotyku, jest taki aksamitny. A ten Stay Matte, ja wiem, że to jest twardy klasyk. Niestety widać, że ten ma w składzie talk. Ten nie wiem, bo nie umiem tutaj się dorwać do składu, ale podejrzewam, że też będzie miał talk. Poszukam, ja nie mogę za bardzo z talkiem sobie na to pozwalać. Natomiast również jest ok. Też wygląda jak coś po prostu transparentnego, więc może być w miarę bezpieczny i może to wszystko. Może jak będzie mi trzeba transparentnego, to po prostu po nie sięgnę. Dobrze. Potem dostałam też dwa korektory. Lasting Finish, czyli znowu jakby do kompletu z tym pudrem czerwonym. I ten się nazywa Match Perfection. I Lasting Finish to jest taki w zakręcanym, w takim no plastikowym czymś. I wydaje mi się, że on będzie dosyć fajny pod oczy. Naprawdę gęsta konsystencja, natomiast jest naprawdę jasny. Ciekawe, jak się sprawdzi. Krycie ma bardzo fajne, tak na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że będzie za jasny dla mnie, czy widzę, że będzie za jasny dla mnie. Może się przydać do rozjaśnienia pod oczami. Natomiast zobaczymy, jak z jego trwałością i jak z wchodzeniem w zmarszczki i inne takie brzydkie sprawy. A ten Match Perfect dostałam w kolorze 060 Natural Beige, czyli naturalny beżowy i on jest fajny, bo ma taki pędzelek na końcu. Zobaczymy. Wychodzi. No i kolor zdecydowanie jest bardziej dopasowany do moich potrzeb, że tak powiem. Krycie wygląda imponująco. Nie ukrywam. No widzicie, że kolor jest dużo ciemniejszy niż ten. I też krycie jest dosyć ładne. No zobaczymy, jak się będzie sprawował, ale póki co wygląda ok. No, dla mnie korektor musi być kryciem, nie może wysuszać i musi się po prostu trzymać i nie wchodzić w zmarszczki. Także no tej ostatnich dwóch rzeczy niestety nie mogę sprawdzić na ręce, ale na pewno będę Wam dawać znać. Ładnie się wblendował w skórę, już to widzę, już go mało widać, także rzeczywiście jest Match Perfect, czyli dopasowanie idealne. Zobaczymy, jak będzie później. Potem dostałam jeszcze
bazę, podkład oraz 4 podkłady, z tego co widzę. Dostałam bazę Stay Matte Primer, czyli mazę patującą. Bazę matującą na bazie, czy ona jest na bazie silikonu? Nie wiem, nie jest napisane. Baza matująca pod podkład na podkład lub używana niezależnie dla idealnie matowego efektu. Więc brzmi jakby była silikonowa, już sprawdzimy. O, nie jest silikonowa. Wow, ona jest biała, jak się wyciśnie. Jest taka biała i w formie jest takiego kremu. Nie pachnie jakoś za agresywnie. Na czwartym miejscu w składzie chyba talk, z tego co widzę. Trzecim nawet. Na bazie wody jest, co ciekawe. Bardzo ciekawy produkt. Na pewno przetestuję i zobaczę. Daje bardzo przyjemne uczucie, znowu takie delikatne i satynowej skóry. Także ciekawa sprawa. Potem jakby podkład z tej samej serii, czyli Stay Matte w kolorze 091 czy Light Ivory. Potem Lasting Skin Perfecting w kolorze 100 Ivory. Dostałam jeszcze ten podkład, który bardzo dobrze znam, czyli Wake Me Up, gdyż go bardzo namiętnie używałam. To jest 100 Ivory znowu. I ostatni Match Perfect, który już mi upadł, ale się nie rozbił na szczęście. I to jest 103 True Ivory, czyli wszystko mam Ivory, Ivory, Ivory. Mam nadzieję, że to nie będzie dla mnie wszystko za różowe, albo za jakieś takie, dajcie mi znać, które wy używacie, które lubicie. Wydaje mi się, że o tym słyszałam ostatnio dobre opinie, albo o tym niebieskim, nie pamiętam. I o tym też słyszałam dobre opinie, o tym nie słyszałam nic ciekawego, ale na pewno będę testować, no. Na pewno. Także to leci dalej. Dobra, i mam tutaj przed sobą dokładnie... Czekajcie, kurde, jeden mi spadł. Czekajcie, wróciłam. Mam ze sobą, przed sobą 3, 4, 5, 6, 7, dokładnie 8 tuszy do rzęs. Nie wiem, jak się zabrać za ich testowanie, bo ja nie lubię mieć 8 tuszy do rzęs otwartych na raz, bo wiem, że któreś mi wyschną i nie będą fajne. Natomiast tak, to jest ten taki z olejem arganowym, Wonderful, tak, to jest ten z arganowym, o którym słyszałam niezbyt przychylne opinie niestety. Wow, ale ma niesamowicie wielką i ciekawą szczotę i na pewno go sprawdzę. Potem, te są, wiem, że te są też nowsze. To jest ten pachnący niby ogórkiem, którego też muszę powąchać. Bardzo fajna, och, fajnie pachnie ogórkiem. Bardzo fajna szczota taka w kształcie klepsydry, też bardzo duża, ale nie silikonowa, tylko taka z normalnego włosia. To jest jakby chyba ta sama, tylko nie ogórkowa i jakaś intens i bardzo czarna. I tak, jest bardzo podobna. Widzę zielone włosie pod tym, także ciekawe. Potem Scandalize, mam dwie bardzo podobne. Ta jest Scandalize Extreme, a ta jest Rocking Curves. I ciekawe, czym one się w ogóle różnią, jeśli chodzi o szczoteczki. Ta jest taka... A, tą chyba miałam kiedyś, albo ktoś ją miał, bo znam tą szczoteczkę. A ta druga jest taka. Taka śmieszna szczotunia, taka. Wiecie, będę kiedyś tam niedługo uruchamiać bloga, to będę mogła robić normalne zdjęcia i porównania, także będzie tego więcej. Ale na razie, na dzień dzisiejszy, musi Wam to wystarczyć. Potem mam Max Bold Curves, o której w ogóle nikt nie słyszałam. Jakaś taka zielona w kolorze 001 Black. Jaka to jest szczoteczunia? O, ta szyczka wygląda dla mnie ciekawie bardzo. Lubię takie szyczki wygięte i twarde. Potem to jest Scandalize jeszcze raz, ale to jest waterproof, czyli wodoodporna. Czyli będzie fajna, trzymała skręt, jeżeli macie... Jeżeli używacie zalotki. Taka wielka, klasyczna szczota i bardzo klasyczny zapach tuszu, tak jak ty jedyś, pani, ale tuszy do rzęs. I to, co wygląda jak dla mnie tusz z Bourjois, to jest Glam Eyes, czyli jakby ta sama seria z te cienie do powiek, z tego co pamiętam. Day to Night. I z tego co wiem, to się odkręca tak na dwa. Na raz jest taka jedna szczoteczka i to jest Volume, a ta druga to jest Length, czyli wydłużanie, czyli trzeba dwóch różnych szczoteczek użyć, żeby mieć podwójny jakby taki efekt. No ciekawa sprawa, na pewno sprawdzę. Także to są te wszystkie tusze do rzęs. I ostatnią sprawą są lakiery do paznokci. I tak, ja i tak bardzo lubię lakiery do paznokci firmy Rimmel i tak mam ich mnóstwo. Nawet, co ciekawe, ciekawy zbieg okoliczności, dzisiaj mam lakier do paznokci z firmy Rimmel i również ten lakier też dostałam w paczce, ale ten, co mam na paznokciach, pomalowałam mi paznokcie 2 dni temu, także to jest mój osobista kopia. I to jest lakier Soul Session, który ja bardzo lubię, bardzo fajny nudziak, który Wam serdecznie polecam. Oprócz niego z nudziaków dostałam jeszcze z tej serii 60 sekund Let's Get Nude, który wygląda bardzo ładnie i cieplutko. Potem kolor... z Ritą Orą, Rain, Rain, Go Away, czyli odejdź deszczu po polsku. I kolor with Hot Love, to wygląda jak taki biały, ale widzę, że to jest jakaś taka perełka, także takie trzy jasne. Z
kolorów nietypowych, kurde, ten mi się tak podoba, Skate od Kate Moss, Punk Rock, czyli taki ciemno-grafitowy i to już wiem, że będzie następny kolor, w którym sobie pomaluję paznokcie, bym wpadł w oko. I taki wakacyjny z Ritą Orą znowu, Rolling the Grass, taki wiecie, jak ten Candy Mint Apple, Mint Candle Apple, coś takiego, ten z Essie, tylko że to jest taki ciemniejszy turkusowy. I jeśli chodzi o czerwienie, dostałam jakby dwie. Jedna to jest taki koral w sumie z Ritą Orą, znowu seria Glastonbury, bardzo ładny taki, znowu wakacyjny mi się kojarzy. I tu taki bardziej zimowy Queen of Tarts, czyli taki bezpieczny, zimowy, ciemna czerwień. Ja za takim nie przepadam ostatnio, ale niech będzie. I potem mam milion różowawych, to są takie ciemniejsze róże powiedzmy. Ten to jest Give Me Some of That, taki... Bardzo ładny kolor, znowu mi się z moją mamą kojarzy i pewnie jej go też dam. Ten jest przepiękny, zostanie ze mną. To się nazywa Just Funk, bo to jest taki brudny, koralowo-różowy, nietypowy kolor, który bardzo mi się podoba. I ten również mi się bardzo podoba. Cocktail Passion. Ja chyba miałam ten kolor kiedyś, tak mi się teraz wydaje. Także bardzo podobny. Ten jest taki bardziej jasny, ten jest taki bardziej brudnawy i zimowy. Obydwa mi się bardzo podobają. I ostatnie trzy kolory to są róże, bardzo się podobne. Ten najjaśniejszy nazywa się Ringaringa Roses, czyli taki bardzo jasny, różowy. Ciekawe, czy on będzie idealnie kryjący. Jestem bardzo ciekawa, bo wygląda jak taki nudziak do Frencha. I dwa bardzo zbliżone, wyglądają mega identycznie, tylko ten jest troszeczkę jaśniejszy, ten jest trochę bardziej zimny i odrobinę ciemniejszy. I to nie jest serii ta z Ritą Orą, Ritą Ora, właściwie nie wiem, czy to odmieniać. Sweet Retreat 270, natomiast ten to jest seria Kate 238 Angel Wing. Także tak wyglądają dwa ostatnie lakiery. No i cóż, to wszystko. Tak też w ten sposób bezboleśnie, mam nadzieję, przeszliśmy przez tego hola. Mam nadzieję, że w ogóle mnie widać. I cóż, będę na pewno, a czy ja jeszcze jestem na etapie cieszenia się tymi kosmetykami, ale będę je bardzo rzetelnie, jak wszystko oczywiście na tym kanale, testować, sprawdzać, będę się maziać i będę sprawdzać i wytrzymałość i w ogóle. Ale jestem bardzo ciekawa, czego test ewentualnie byście wy chcieli i chciały zobaczyć. Zapewne zrobię tak, że nałożę kilka produktów razem na twarz i będą albo zrobić pierwsze wrażenie, albo jakieś test na żywo. No dajcie mi znać, co wy byście chcieli i chciały zobaczyć, o ile, bo oczywiście jesteście takiej rzeczy, tych kosmetyków ciekawe i ciekawi, bo ja jestem ciekawa waszej opinii. Także cóż, bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do łapek do góry, o które bardzo proszę, chociaż spodziewam się, że będzie dużo łapek w dół, no ale cóż, tak bywa na świecie, ja jestem z Wami w 100% szczera, nikt nie kazał mi tego nakręcić, chciałam się po prostu z Wami podzielić, bo może dla kogoś ten filmik i prezentacja tych produktów będzie po prostu przydatna. Raz jeszcze dziękuję firmie Rimmel za paczkę, bo to była fajna niespodziewanka, także miło mi bardzo i cóż, zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia znowu. Pa! To był długi film. Dzięki za oglądanie. Daj lajka i wróć po więcej. Pa!